Raz na ten ruski rok internet wręcz potrzebuje tego superbohatera bez peleryny, który bez grama wstydu da publice to, czego chce najbardziej. Tym Batmanem po roku na Sri Lance okazał się być sam Jaś Kapela, o którym do dziś trąbią portale plotkarskie. Lecą dni, miesiące, lecą lata, a ten jak gdyby nigdy nic dalej tańcuje, jak mu publika zaklaszcze. O wielmożnym przystojniaczku zaczęło robić się głośno po występie w programie Hate Park, prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego. Odcinek wygenerował dość pokaźną ilość odsłon, tym samym dając na światło dzienne nowego pseudocelebrytę spod gwiazdy cringe'u. Zanim przejdziemy do omawiania tego co, gdzie i jak, odpowiedzcie mi proszę na pytanie. Pokiego wała zapraszać do siebie kogoś takiego jak Jaś Kapela, który prócz tanich prowokacji nie ma nic innego do zaoferowania? Kim on w ogóle był? Z czego zasłynął? Jaki jest dorobek artystyczny jego mościa, prócz tych paru felietonów za parę ziko? Otóż nic. Próbowałem coś znaleźć na jego temat i prócz paru wysrywów pisanych na kolanie, nic konkretnego nie znalazłem. Żadnej piosenki, żadnego tańca płamańca. Żeby on chociaż fato streamerem był, to by szło się z czego pośmiać, ale nie. Stanowski zaprosił do siebie do programu totalnego randoma, doskonale wiedząc, że zrobi się inba. Kapela żyje w swojej błogiej świadomości, jakoby był poetą, za którego poezję państwo powinno mu wypłacać sianko. Tak o, na rozwój kultury i może szłoby na ten temat podyskutować, jeżeli to faktycznie miałoby ręce i nogi. Ale nie ma rąk, nie ma nóg i wszystko to brzmi bardziej jak bazgroły dzieciaka z podstawówki. Tytuł wiersza Jesteśmy debilami. To pewnie o mnie bardziej niż o tobie, no ale przyszła. Jesteśmy debilami. I ty, i ja, i Trump. Jesteśmy debilami, wie o tym cały świat. Jesteśmy debilami, czyś duży, czyś mały. Jesteśmy debilami, nasz znak to. Czy mieszkasz w Krakowie, Toronto czy Ottawie, w Wrocławiu, Ohio, na Florydzie, w Mławie, nad morzem, nad rzeką, czy kwiecień to czy maj, jest jedno co nas łączy, to nasz debilny świat. Próbowałem przejrzeć odcinek od początku do końca i jestem pełen podziwu, że Stanowski wytrzymał z nim tyle czasu. Bo to jest taka półtorej strony, ile ci to zajmuje, żeby to napisać? No zależy, czasem dzień, czasem miesiąc. Miesiąc piszesz coś takiego, tak? W pewnym momencie wykazał się hipokryzją na maksymalnym poziomie, twierdząc, że człowiek nie potrzebuje nie wiadomo jak wielkiego mieszkania, bo nie i basta. 15 metrów kwadratowych wystarczy. Zapomniał jednak, że sam mieszka w dużej chawirze, za którą podejrzewam ze swojej poezji nie kupiłby nawet obstronego kibla. Docelowo może nawet znieść własność prywatną powyżej 15 metrów kwadratowych mieszkania na osobę. Ty naprawdę żyjesz w dwie osoby na 36 metrach i ci dobrze z tym? Nie, teraz już tak nie żyję. To teraz na 30 mieszka. No myślę, że na 30 na osobę. Czyli to co napisałeś było nieprawdą? Nie no, było prawdą, ale tak mi się życie ułożyło, że teraz mam więcej metrów. Czy jesteś hipokrytą? To była pewna hiperbola. Ale ciebie nie skłoniła do refleksji ta hiperbola. I tak absurd goni absurd. Gdy w końcu doszło do tematu pieniążków, uznał, że należy mu się wypłata za udział w programie. Ciężko na początku było stwierdzić, czy powiedział to ironicznie, czy nie, natomiast Krzysiu nieironicznie wyciągnął parę stówek i mu wręczył. Wiecie, a masz pan, wypchaj się i idź stąd. Ten nie przyjął, ten nie wziął, ale prawda jest taka, że żadna szanująca się jednostka nie przyjęłaby tego szmalu i w takiej sytuacji rzuciłaby w nimi Stanowskiego. Tyś jak naprawdę? Przede wszystkim... 600. 600, pasuje? No dobra. Rozliczenie. Wystawię fakturę. Chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci stówę dorzucę. Dobra, dawaj. Mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla szczytnej idei. Jasiu uważa, że każdemu obywatelowi należy się dochód gwarantowany. Cytując klasyka, czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. I opowiedz o tym. Myślę, że powinien być na tyle minimalny, żeby właśnie każdy nie musiał martwić się, że umrze z głodu. To ile miał wynosić? Można za 800 zł przeżyć, 1000 może no. 1000 zł dla każdego w Polsce? Tak. To by kosztowało podobno prawie 400 miliardów złotych. No. Jasiu chce wszystkiego za darmo. Chce mieć Disneyland pod chałupą i najlepiej, żeby krowy nie muczały, a kozy nie jęczały. Chce srać na różowo, a za każdego balaska na ciepło minimum dwie dyszki i zgrzewkę wody Polaris. A wszystkich nowych na kanale zachęcam do kliknięcia subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Wiadomka też, że jest weganinem i pije kawę ze Starbucksa. Szanuje kobiety i uważa, że co najmniej czwarta została brutalnie wykorzystana przez mężczyznę. Co piąta kobieta w tym kraju została... Co piąta kobieta w tym kraju została... No? Jest raport. Czyli to wychodzi 4 miliony kobiet w Polsce? Tak, możliwe. Tak? No. Zresztą co ja będę wam gadał o urywkach? Dosłownie cały ten materiał to jakaś wylęgarnia bredni. Przez chwilę nawet się zastanawiałem, czy to nie jakiś wynajęty aktor z jakiegoś paradokumentu. To wszystko jeszcze wieńczy ten jego wzrok, jakby co najmniej chciał ci zrobić coś za rogiem. On sam mi pod poprzednim materiałem na jego temat napisał dość niemiły komentarz w moim kierunku. I teraz zachodzi pytanie.
Czego ten facet oczekuje? Oklasków za takie zachowanie? Specjalnego traktowania i rozkładania czerwonego dywanu, gdy ten tylko uraczy nas swoją obecnością? Bo choć udział w Hyde Parku można uznać za dość nieszkodliwy, a po prostu głupi, to jego kariera zaczęła nabierać coraz to większego tempa. Ale o tym zaraz. W materiale na kanale Super Express pokazał nam swoją chawirkę i przedstawił swojego ojca, który jak się okazało jest całkiem spoko ziomalem. Witamy, dzień dobry. Przypadkiem nakryliście panowie w tym domu, w którym nie byłem 2 lat prawie. O. Panowie różnią się wzajemnie poglądami, ponieważ tatuś jakieś ma, a kapela tylko udaje, że ma. Generalnie może wiesz, że mam poglądy skrajnie inne, bo ja mam dość takie kategorycznie katolickie poglądy, więc to mi się trochę nie podoba. To skąd się taka ewolucja poglądów? Może właśnie stąd? Na złość? Może stąd. I teraz jak myślicie, jak dalej potoczyły się losy naszego bohatera? Jakie miejsce będzie odpowiednim dla rozwoju jego dalszej kariery? Federacja Prime MMA postanowiła zaprosić go w swoje skromne progi, gdzie nie zaprzestał się szczerzyć. Wpierw wpuścił Manto niejakiemu Ziemowitowi, za co jak najbardziej propsi. Chłopko zaczął się i gawędził, co to nie ona, w finalnym efekcie dostał takie bęcki i przypał na cały internet. Moja prawa ręka, pęka kapali szczęka, potem melanż Saska Kępa. Półoficjalnie miała to być walka prawica kontra lewica, ale obawiam się, że ani jeden, ani drugi nie jest godziwym reprezentantem tych pojęć. Ogólnie nie bardzo chce mi się ponownie poruszać temat tego cyrku na kółkach, ale jedyne co mogę powiedzieć, że kapela po prostu przesadza. Bo wiecie, każdy ma pełne prawo mieć swoje poglądy, ubierać się jak chce i robić co chce, jeżeli tylko nie robi krzywdy drugiej osobie. Problem Jaśka polega na tym, że chłop zamiast działać w dobrej sprawie, jedyne co robi to prowokuje. Ten tatuaż z Janem Pawłem II, którego treści nie będę cytować, chłop nawet posilił się o pokazanie dupy na konferencji Prime'u. Każda z jego krzywych akcji, o której zrobiło się głośno, nie ma nic innego na celu jak atencjonowanie się. Jest jak taki rozpieszczony dzieciak, który dostał od ojca mieszkanie, nigdy nie ubrudził sobie rąk pracą i myśli, że mu wszystko wolno. Nie wiem, co pokusiło Wojewódzkiego, żeby zaprosić go do siebie do programu. Każdego innego influencera mniej lub bardziej szło przełknąć na słynnej kanapie. Może uznacie, że bredzę, ale wychodząc z założenia, że takie osoby nigdy nie powinny być popularne w sieci, podobnie jak Kononowicz i spółka. Dumnie stwierdza, iż woli żyć na placu zabaw niż w klatce i w tym wypadku idzie gościa zrozumieć. Problem polega na tym, że nawet w takim miejscu obowiązuje jakiś regulamin i wypadałoby umieć się zachować. To takie męskie wcielenie ma i Staśko, który ma, żeby zmienić świat na lepsze, ale zaczyna wszystko od dupy strony. Najbardziej rozwalają mnie tacy twórcy jak Dominik Boss, którzy myślą, że jak wejdą w dyskusję z kimś takim, to doda im to parę punktów do inteligencji. To wiecie, robisz z siebie wielkiego mądrale, tak wiem, nigdy z siebie nie robi mądrali, bla bla bla. Robisz z siebie wielkiego mądrale, tymczasem nagrywa film o kapeli, ma i Staśko. Kto następny? Walduś Kiepski? Wystąpił w programie Hej Park nie kto inny jak Jaś Kapela. Wracając do Jaśka, jego największy konflikt toczy się na oczach całej Polski z panem Bagietą. Trzeba przyznać, trafił swój na swojego, z taką jednak różnicą, iż Bagietsona idzie czasem przytulić i wspólnie wypić multivitaminę. A jeżeli chcecie, by wasz iloraz inteligencji spadł o 15 punktów, polecam obejrzeć ich rozmowę w 4 oczy. Tylko najpotężniejsi zawodnicy dadzą radę do samego końca. Co to dzisiaj za performance, bo widzę jesteście? Nie, no ja stwierdziłem, że ubiorę się w robocze ciuchy, bo nie będę tracił pieniędzy na porządne ciuchy, żeby bałwan mi je zniszczył, więc te ciuchy mi nie żal. Jeśli czymś mnie opryska, czy coś w tym rodzaju. Na jego oficjalnym kanale do dziś istnieją filmy sprzed nawet 15 lat i jak wtedy, tak dziś nie zamierza w sobie nic zmienić. Kiedy Jasiu powie, że trzeba dbać o przyrodę, sam najchętniej nasrałby na środku jezdni, czekając aż przyjedzie serwis sprzątający. W międzyczasie wywali śmieci na trawnik i przeprosi w sposób ironiczny za swoje zachowanie. Ogólnie jestem typem człowieka, w którym każdym z osobna staram się dostrzec choć odrobinę dobra i moralności. Mam nadzieję, że nadejdzie ten piękny dzień, że w kapeli również takie dobro odnajdę. A kojarzycie legendarnego Gracjana Rostockiego? O nim również nakręciłem materiał, serdecznie do niego was zapraszam.